I czy te stypendium pana skłoniło, żeby tutaj podjąć pracę, czy pan już wcześniej brał też pod uwagę, że pan będzie pracował właśnie w Opolu? Znaczy ogólnie wcześniej już też myślałem o tym, żeby zacząć pracować w Opolu, dlatego że no, uważam, że właśnie w województwie opolskim jest duża taka szansa rozwoju, gdyż no, rozwija się bardzo właśnie sieć i szpitali i ogólnie usług medycznych. No i myślałem, że to jest taka dobra szansa, żeby akurat tutaj zacząć i na stałe się osiedlić i tutaj też pracować, a przy okazji no właśnie też jest duża właśnie pomoc właśnie z poziomu urzędu, też jest dużo stypendiów, jakieś możliwości rozwoju, więc to głównie skupiło mnie do no, tutaj studiowania. A jaką specjalizację pan wybrał? Jeszcze nie wiem. Znaczy myślę, że na pewno pomoże w rozwoju, tak? Gdyż też jest możliwość no, i kupowania podręczników, uczestniczenia w szkoleniach, więc na pewno jest taka no, to duża zapomoga i na pewno jest łatwiejsze studiowanie w tym przypadku. Ja przede wszystkim staram się wybrać jakąś specjalizację zabiegową. Myślę najbardziej o chirurgii ogólnej, być może chirurgii naczyniowej, być może torakochirurgii, ale akurat ona nie jest u nas w województwie realizowana, chyba że zostanie zrealizowana. Myślę również o anestezjologii intensywnej terapii. W związku z tym wszystko się jakoś wiąże z salą operacyjną, tylko z różnymi aspektami tej sali operacyjnej. Dokładnie tak. Jestem rodowitym Opolaninem, w związku z tym jakoś tak naturalnie wyszło, że zostałem też studentem na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Opolskiego. W związku z tym jakoś tak to płynnie przechodzi w pracę w województwie. W moim przypadku akurat tak sprawa wygląda, że jednocześnie mógłbym na przykład zrealizować takie stypendium, bo to nie jest problem, ale też wybrać staże w jakichś różnych jednostkach poza województwem. Tak naprawdę, tak jak właśnie mówiłem, jedno z drugim się nie kłóci i można wykorzystać właśnie potencjał tego, żeby wspierać nasz region i jednocześnie zyskać szerokie doświadczenie w różnych innych jednostkach spoza regionu i nawet spoza kraju. Jestem studentem 5 roku, więc to właściwie końcówka, tak jak pan wspomniał. W tej sytuacji najbardziej wyobrażam sobie, że jest, znaczy w ogóle, samo stypendium jest przedstawione jako stypendium rodzaju naukowego. W związku z tym i tak planuję w większości tego stypendium jakby spożytkować je na cele konkretnie naukowe, w miarę oczywiście możliwości. Najbardziej się kieruję ku jakimś kursom doszkalającym, być może jakimś stażom. Wszystko się okaże. No przede wszystkim oni sami siebie widzą, bo oni tak naprawdę deklarują, gdzie chcieliby odbywać tą pracę związaną jak gdyby ze stypendium. I oczywiście to jest taki początek ich procesu, decydowanie już o swoim losie na przyszłość. Tak naprawdę ja sobie zdaję sprawę, że młodym ludziom ciężko dzisiaj powiedzieć, kiedy się uczą, studiują, gdzie będą chcieli pracować i w ogóle myśleć o pracy. Więc to stypendium to jest takie trochę zobowiązanie psychologiczne i to nie jest łatwe zobowiązanie psychologiczne, bo jestem studentem, powinienem mieć czas na naukę, na zabawę, na karnawał, na piastonalia, a tu się nagle okazuje, że ktoś mi mówi, no zaoferujemy stypendium w kategorii myślenia o przyszłej pracy. Ale tak jak Państwo widzicie, zdarzają się młodzi ludzie, którzy wiedzą, że chcą swoją przyszłość związać ze szpitalami w województwie opolskim, ale również po tej drugiej stronie, kiedy już to powiedziałem, to jest wielkie zobowiązanie i wielka odpowiedzialność, żeby młodzi ludzie po skończeniu studiów się świetnie tam po prostu poczuli, żebyśmy my, dorośli, potrafili ich we właściwy sposób przyjąć, żebyśmy się nimi zaopiekowali, żebyśmy pokazali im szansę, żebyśmy spowodowali dostępność do najnowszych technologii, do sposobów leczenia. Więc tak naprawdę otrzymywanie stypendium i podpisanie umowy ze stypendium to jest wielki obowiązek wszystkich ludzi zaangażowanych w procesie służby zdrowia. Więc ja to bardzo mocno to podkreślam. Kolejna moja taka refleksja też jest, którą staram się realizować, że wiemy, że najwięcej deficytów, jeżeli chodzi o lekarzy, mamy w szpitalach powiatowych. I to jest naprawdę wielka bolączka. Dlatego też nigdy nie rezygnujemy z dofinansowywania czegokolwiek w szpitalach powiatowych. Bo uważam, że dofinansowanie szpitala powiatowego w nowoczesny sprzęt, przede wszystkim może remont, wymianę okien, drzwi, pomalowanie ścian, stworzenie przyjaznej przestrzeni. Do tego nowoczesny sprzęt powoduje, że młody człowiek zdecyduje się pracować w szpitalu powiatowym, bo się okaże, że ma dostęp do najbardziej nowoczesnego ksera, rentgenu, tomografu. Laboratorium diagnostyczne jest bardzo dobrze wyposażone, czyli to, do czego został przygotowywany przez tyle lat studiów, ma w szpitalu powiatowym. I kiedy mówiłem przed chwilą na spotkaniu z ratownikami, że ja mam wiele razy taki dylemat, czy ważniejszy człowiek, czy sprzęt,
to w przypadku szpitali powiatowych na pewno moim priorytetem jest podnoszenie jakości funkcjonowania przestrzeni i sprzętu, którymi tam dysponujemy, bo to będzie, mam nadzieję, zachęta dla lekarzy, żeby w tych szpitalach powiatowych pracować. Tegoroczna edycja to 27 osób, które otrzymało stypendia, 14 panów, 13 pań, czyli prawie idealna równowaga, co mnie jako kobietę bardzo cieszy. 21 osób to studenci naszego Uniwersytetu Opolskiego, pozostałe osoby studiują na innych uczelniach. Większość to studenci i studentki czwartego roku, ale mamy również kilku stypendystów z piątego i kilku z szóstego roku studiów. To co ważne, stypendia, które otrzymują stypendyści w tym roku i w poprzedniej edycji, to już stypendia, które są wypłacane do końca edukacji. Czyli jeżeli ktoś otrzymał stypendium na czwartym roku, to otrzyma je również na piątym i na szóstym. I dlatego w tym roku 27 stypendiów, a w poprzednim przyznaliśmy 56.